Od początku roku polskie banki udzielają coraz więcej kredytów hipotecznych. To znaczy, że coraz więcej osób zastanawia się nad tym, jak wybrać najlepszy kredyt na zakup domu czy mieszkania. Zanim wyjaśnię, jak taki kredyt wybrać, chciałbym zwrócić uwagę, że warto najpierw sprawdzić, czy nas na taki kredyt stać. Można to zrobić w ten sposób, że bierzemy wszystkie wydatki, z domowego budżetu w ciągu miesiąca, łącznie z kosztem raty kredytu, który będziemy spłacać, i sprawdzamy, czy te wydatki nie przekraczają wszystkich przychodów do domowego budżetu, to znaczy, czy nie wydajemy więcej niż zarabiamy. Kiedy będziemy mieć już taką pewność, możemy zacząć porównywać oferty różnych banków. Porównujemy przede wszystkim koszty kredytu. A te koszty to oprocentowanie, prowizja, a także różne dodatkowe opłaty, które mogą się pojawić przy obsłudze kredytu. Wszystkie te koszty uwzględniane są we wskaźniku RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania. To jest taki wskaźnik, który wszystkie banki muszą podawać klientom, po to, żeby klienci mogli porównywać różne oferty dla tego samego okresu kredytowania. Podkreślam, ten sam okres kredytowania ponieważ przy różnych okresach kredytowania wskaźnik RRSO będzie różny, to znaczy im na dłuższy okres weźmiemy kredyt, tym ten wskaźnik będzie niższy, podobnie jak niższa będzie też rata kredytu, ale na im dłuższy okres zaciągamy kredyt, tym większy będzie jego koszt. Całkowity. Warto mieć to też na uwadze. Podobnie jak i to, że w całym procesie zakupu nieruchomości mogą pojawiać się też dodatkowe koszty, takie jak na przykład koszt wykonania operatu szacunkowego, które nie będą pokrywane z kredytu. Niektóre banki nie zgadzają się również na to, żeby kredyt hipoteczny był przeznaczany na dodatkowy remont mieszkania, które kupimy za ten kredyt. Więc warto również takie elementy brać pod uwagę przy decyzji o zaciąganiu kredytu.